Cześć wam dzisiaj jest widzów, wizualnie witam was w grze, która nazywa się Escape Academy. W serii, która zwie się Epic Overview jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam przez Epic w Epic Games Store. Jesteśmy w trakcie tego już post-świątecznego rozdawnictwa growego, gdzie codziennie przez 24 godziny jest do przygraniczenia jeden tytuł i następnego dnia o 17 jest zmiana. Tym razem jest to Escape Academy, link macie na dole w przypiętym komentarzu. Gdy będziecie ten tytuł odbierali, możecie użyć zapewne mojego tego kreatora. Wizu Epic będzie mi wtedy bardzo, bardzo miło, bo wspieracie mnie w ten sposób. Czyli ta gra jest do złapania do 2 stycznia 2020. 4, oczywiście, i przy okazji przypominam, że trwają epiczne święta, chociaż już jest po świętach dawno, ale epiczne święta trwają, co oznacza, że cała masa gier jest rozdawanych za darmo to raz. Od 13 grudnia do 10 stycznia to powinno trwać, plus minus, zobaczymy, ile dane tytuły będą, bo to nie jest powiedziane, że każdy będzie tylko jedną dobę. Prócz tego dodatkowo w tym terminie jest cała masa produktów na promocji i są to jedne z lepszych promocji, jakie były do tej pory, gdziekolwiek w jakimkolwiek sklepie, w jakimkolwiek roku, więc są bardzo dobre ceny i macie jeszcze dodatkowo kupon 30. 3% tani. Jeżeli w koszyku macie produktów za 59 czy 99%, i są to pełnoprawne produkty, które miały swoją premierę, nie jest to dodatek DLC albo waluta do gry. I nie musi to być jeden tytuł. Jeżeli kilka spełnia wymagania finansowe, no to wtedy łapiecie się na kupon i możecie z niego skorzystać. Oprócz tego są jeszcze nagrody, które normalnie, jeżeli za coś płacicie na Epiku, to macie 5% zwrotu tego, co zapłaciliście na swój portfel Epikowy do wykorzystania w przyszłości, a w trakcie tych wyprzedaży świątecznych jest to podkręcone do 10%, więc jeszcze dodatkowe 10% zysku. Na tym tytule do wykorzystania w przyszłości, oczywiście. Z czym się je Escape Academy? Jest to gra, która wyszła 14 lipca 2022. Producentem jest Coin Crew Games, a wydawcą IM8Bit oraz Skybound Games. Ostatnie recenzje na potentacie growym na Steamie są bardzo pozytywne 12 ich jest a wszystkie recenzje są bardzo pozytywne 655 i jest ich troszeczkę mało. Tytuł jest dobrze odbierany jest to mniejszy indyczek, który ma nietypowy klimat, nietypową wartość swoją, więc do tego przejdziemy zaraz. Wydaje mi się, że recenzji jest dość mało, ale no. No, dostaliśmy coś fajnego. W temacie DLC są trzy do przygarnięcia, właściwie do złapania, jeżeli ktoś by był zainteresowany do dokupieniem, oczywiście. Nagrywam to z dużym wyprzedzeniem, nie wiem, z 4 godzin, co oznacza, że tej gry z mojej perspektywy jeszcze nie ma za darmo gameplay. Będę nagrywał oczywiście później, ale kiedy to nagrywam, dodatki nie są w promocji. Może w momencie, kiedy ten tytuł przeskoczy na free-to-play, to DLC, które jest, również zaapeluje się na jakąś promocję. Nie wiem tego z wyprzedzeniem, więc macie tutaj screenshot, jak to wyglądało rano. Jest Escape Academy, Escape from the Past, Escape from Anti-Escape Island oraz Academy. Season Pass, pierwszy jest za 42, drugi za 35, a ostatni za 49. Nie wiem, czy ten ostatni Season Pass nie zawiera w sobie tych dwóch dodatków, co by było najwygodniejsze kupić za 49 zł. Coś, co kosztuje 42 i 35, no ale to swoją drogą. Jeżeli chodzi o to, kim z czym, to z tego co rozumiem, nie ma tworzenia postaci. Mamy widok z oczu, czyli gramy tak jakby sobą w Escape Roomie, i tutaj za bardzo poszaleć się nie da. Nie ma żadnych specjalnych mega zdolności, nic do wybierania i tak dalej, i Więc przejdźmy do fabuły i lecąc za twórcami, witamy w Escape Academy. Mi. Ćwicz, aby stać się mistrzem escape roomów, rozwiązuje zagadki, hakuj serwery, poznaj wykładowców, zapasz kubek idealnej herbaty, gra jest dostępna w trybie solo lub ze znajomymi lokalnie albo przez internet i tutaj dorzucając informację, jedną z tego co rozumiem, powinien być crossplay, więc jeżeli ktoś z Waszych znajomych ma ten tytuł na Steamie albo gdziekolwiek indziej, to możecie z nim grać teoretycznie. Czy w praktyce się da? Nie wiem, nie sprawdzałem, jeszcze łapnie położyłem na tym tytule. Jeżeli chodzi o ogrywalność, jest to symulator escape roomu. Przechodzimy od pokoju do pokoju pełnego zagadek, które musimy rozwiązać żeby przedostać się dalej. Co oznacza, że jeżeli lubicie bujać się po escape roomach, możecie być tym zaciekawieni, to jest nietypowa gierka, nie widziałem niczego innego w tym stylu, aczkolwiek wpisuje się to w nurt tych gier, że rzucają was na wyspę pełną zagadek i lecicie od zagadki do zagadki. Więc niby to samo, ale tym razem w klimacie escape roomu. Z mojej perspektywy dziwnie się z tym czuję, nigdy nie byłem w escape roomie, więc nie jestem pewny, czy ta gra dobrze spełnia swoje zadanie, czy średnio spełnia swoje zadanie. Zaciekawiła mnie, ale jest tutaj też informacja, że to jest gra zaprojektowana do tego, by móc również grać. Nie tylko ograniczająco, ale również móc grać w Multicopie z innymi graczami ze znajomymi, żeby siąść sobie i polatać razem. No i ten wspomniany cross platform oczywiście również jest. Jeżeli chodzi o sterowanie, to widzę, że ma tam jakąś obsługę kontrolerów, nie kontrolerów, ale ten tytuł jest projektowany z myślą, że będzie się biegało na klawiaturze i myszce, więc nawet nie będę próbował podłapać niczego innego. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest minimalistycznie, ale czytelnie jest całkiem OK bez szału. Ta grafika nie zachwyca absolutnie, ale wydaje mi się, że jest znacznie bardziej Funkcyjna, niż żeby było ładnie czyli ma być widać o co chodzi i grafika ma nas wspomóc w tym żeby nam się grało przyjemnie, efektywnie a nie efektownie więc to z mojej perspektywy nie jest źle no ale też nie ma czego zachwalać jeżeli chodzi o audio to posłuchałem kilku gameplay z internetu i tak też szał nie robi więc jest ok, audio tam jest rzeczy brzmią plus minus tak jak powinne są tam dodatkowe plomknięcia przy wykonywaniu różnych rzeczy więc jest ok ale bez szału jeżeli chodzi o bugi to to jest największy problem tego tytułu z tego co widzę w internetu Niektóre pokoje się po prostu gliczują, szczególnie w kopie. Czasami to są świeże też recenzje, gdzie ludzie piszą, że no po dołączeniu znajomego, znajomy się gliczuje w ścianie czy w podłodze jest koniec grania wspólnego, więc są problemy. Widzę, że gra jest regularnie aktualizowana, więc twórca wykasza te błędy, ale to nie jest tak, że już jest w pełni super, hiper, mega dopieszczony i połyskujący produkt, tylko z nim są drobne problemy. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, jeżeli lubicie puzelki logiczne, jeżeli lubicie escape roomy, to możecie być bardzo zaciekawieni, a jeżeli nie przepadacie, a ja na przykład tak. Średnio, no to fajny gimmick, można odebrać gierkę. Miłoby, bo gdybyście użyli tego kreatora Bizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób, ale tak poza tym, to nie jest gracelująca do takiego odbiorcy jak ja. Oczywiście nie musi być. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to nie są zbyt wysokie. Windows 7 z pierwszym serwis pakiem. Procesor z obsługą technologii SSE2, czyli 64-bitowy albo 32-bitowy, 2 GB Karta graficzna, taka jak Nvidia GTX 960, DirectX 10 zainstalowany i 5 GB. Przestrzeni na dysku. W zalecanej konfiguracji jest niewiele więcej, mówią tylko o ramie w ilości 4GB i karta graficzna już taka jak GTX 1070. Co do wersji językowych, to jest udźwiękowienie w języku angielskim, a napisy po angielsku, francusku, niemiecku oraz hiszpańsku. Wersja na Hiszpanię nie ma w tym tytule języka polskiego, niestety. Macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, to wygląda na bardzo ciekawy, sympatyczny, fajny tytuł. Z tym, że, no, mnie na kolana nie rzuca, bo to nie jest mój typ gierki, ale coś innego, zawsze coś ciekawego. Jestem fanem, jak dają jakieś takie tytuły, których normalnie nigdy bym nie spróbował, no bo inaczej bym tego nie spróbował. Gdyby Epic nie dał, to widzów by nie zagrał. A tak, zagrałem. Mam nadzieję, że Wy też spróbujecie. Życzę Wam miłego dnia, dobrego dzonka, świetnych dermówek do przygarnięcia. Widzimy się przy najbliższej okazji, która nadarzy się już jutro około godziny 17. Miłego, do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora w wizu Epic. I zgodnie z przepowiedniami, jeżeli się potwierdzą, to jutro widzimy się na 20 Minutes Till Dawn. Zobaczymy, zobaczymy czy tak faktycznie będzie.